Decyzja o odwołaniu prezesa Grupy Azoty Jerzego Marciniaka i powołanie na tę funkcję nowego Pawła Jarczewskiego, dotychczasowego szefa zakładów azotowych w Puławach, wzbudziła wiele emocji. Poruszyła wiele tarnowskich środowisk i stała się przedmiotem dyskusji. Azoty to w dalszym ciągu temat numer jeden w regionie. Związkowcy i samorządowcy obawiają się, że siedziba firmy może zostać przeniesiona z Tarnowa do Warszawy czy Puław. Na 34. sesję Rady Powiatu Tarnowskiego wpłynęła rezolucja radnych klubu PiS, którzy są przeciwnikami takich zmian. Rezolucja jest projektem Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczy zatrzymania ewentualnego procesu przenoszenia spółki Grupa Azoty, siedziby zarządu spółki, z ewentualnie przeniesienia z Tarnowa do Puław bądź Warszawy. Jako radni ziemi tarnowskiej nie chcemy, by coś takiego miało miejsca. Jest to spółka dla regionu bardzo ważna. Zarówno jeśli chodzi o miejsca pracy, jak i o sponsoring, o mecenat kultury, sportu, uważam, że byłoby to dla regionu i społeczeństwa niekorzystne. Rezolucję w sprawie zatrzymania siedziby zakładów azotowych w Tarnowie przygotował również Klub Radnych Ziemia Tarnowska Razem. Postanowienie to zdaniem Pawła Augustyna ma charakter zobowiązania. Ja uważam i grupa naszych radnych Ziemia Tarnowska Razem, że nie powinniśmy przyjmować rezolucji, tylko powinniśmy zobowiązać radnych klubu Platformy Obywatelskiej do załatwienia tej sprawy u swoich kolegów w Warszawie. O tym, że radni powiatowi w swojej inicjatywie mają wsparcie parlamentarzystów, mówi poseł PiS Michał Wojtkiewicz. Miesiąc temu już, może nawet wcześniej, na ten temat była konferencja prasowa posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz była debata bardzo duża w Sejmie. Tam są wszystkie zapisy nasze również i na ten temat bardzo szeroko dyskutowaliśmy i wszystkich tych zagrożeniach. Nie tylko my jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale zabierali również głos inni posłowie z innych klubów. Jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości mówimy, tu jest miejsce Tarnowskich Azotów i tu siedziba spółki ma być. Przypomnijmy, że decyzja o odwołaniu Jerzego Marciniaka zapadła 29 kwietnia w Warszawie na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki. Paulina Marcinek, Tarnowska TV.